Tak. Naszym nie wspomina po godzinach. O miejscu, którym... O miejscu, które zawsze będzie w moim sercu. Numerem jeden. Zawsze do końca. Czy ty też masz takie miejsce? Jeżeli tak, to posłuchaj tej historii. Jama, miejsce numer jeden. Życia mego Eden. 12 lat, przeżył ten czas u szmat. Dzieciak, którego wciąż w sobie mam. Niegdyś tylko bala, polibuda i nic więcej nie interesowało go. Oprócz na pianinie, pitolenia w klawisze. Aż tu nagle nadeszła chwila na podjęcie poważnej decyzji. W wieku 9 lat myślisz, jak to tak? A to jest po prostu fakt. Wciąż mam przed oczami zapis tamtego dnia. Posłuchaj, to było tak. Przede mną leżą długopis i pusta kartka. Tworzyłem tabelę, robiłem to ręcznie, bo nie interesowałem się Excelem. Wtedy komputer nie był tak jak dziś priorytetem. Po jednej stronie siatkówka, po drugiej fortepian. Wypisywałem same plusy, bo tylko im kibicowałem jak fan. Wreszcie ostatni plus, przechylił zwycięstwa szale. Kto wygrał? Ja. Rodzice zaufali mi, ja też zaufałem sobie sam. Legionów Polski 42, czwarte piętro, 41300, Dąbrowa Górnicza. Jestem tam. Czy ty wiesz, jak to jest wracać do miejsc, które były tak ważne kiedyś? Jestem właśnie w jednym z nich, by poczuć klimat tych chwil, tych dni, nocy, opowiedź o moich, gdyż wybuch wspomnień naszedł mnie od drzwi frontowych. Czy ty wiesz, jak to jest wracać do miejsc, które były tak ważne kiedyś? Jestem właśnie w jednym z nich, by poczuć klimat tych chwil, tych dni, nocy, opowiedź o moich, gdyż wybuch wspomnień naszedł mnie od drzwi frontowych. Choć dziś nie mieszkam tam, wspominam to miejsce tak bliskie mi. Ucieka tam moje serce, bo to tam zostawiłem część siebie. I to nie tylko boisko, plac zabaw, lecz przede wszystkim ludzie tamtejsi pozwolili przetrwać tą nawałnicę wrażeń. Stawało słońce, zwiastując nowy dzień. Nowe przygody czekały za rogiem, gdy tylko z klatki wychodziłem. Potykałem się o nie mimochodem. Oni pomagali mi się podnieść, to było tak bezinteresowne. Spotkanie tego dziś to wyzwanie, trzeba sobie rzec. To minęło bezpowrotnie, ale to nie zraża mnie wcale. Wciąż to miejsce na pierwszym planie wspomnień. Po godzinach ten obraz jak przeciwpiechotna mina. Jednak nie boję się wdepnąć w nią, pa. Nie boję się wskoczyć nawet, rozrywa mi na strzępy. Co z tego? Przecież wejść na nią od czasu do czasu to nic złego. W szpitalu polowym bez problemu opatrzą mi rany. Percepcja i wola zostaną z powrotem skompletowane. Jak zwykle po wybuchach tych biorę się za elektroniczny spis ich, by nie umknął mej uwadze. Jakby co, jestem z Bartoszem w kontakcie. Czy ty wiesz, jak to jest wracać do miejsc, które były tak ważne kiedyś? Jestem właśnie w jednym z nich, by poczuć klimat tych chwil, tych dni, nocy, opowiedź o moich, gdyż wybuch wspomnień naszedł mnie od drzwi frontowych. Czy ty wiesz, jak to jest wracać do miejsc, które były tak ważne kiedyś? Jestem właśnie w jednym z nich, by poczuć klimat tych chwil, tych dni, nocy, opowiedź o moich, gdyż wybuch wspomnień naszedł mnie od drzwi frontowych.